Ale wiesz co, oglądalność jest tak. Ode mnie z rodziny są dwie osoby. Ja swoje Michała, mówiłem. A swoje mówiłeś? Nie mówiłem. Na szczęście nie mówiłem. Dzień dobry, drodzy Państwo. Witamy po raz kolejny. Przedstaw się. Jak masz na imię, dobry człowieku? Krzysztof masz. Ja ze swojej strony tak samo się elegancko przedstawię. Mirosław jestem. A zatem Krzysztofie. Ja jako Mirosław chciałbym Ci dzisiaj zadać, Krzysztofie, parę pytań. A proszę Cię bardzo. Możesz problemowo? Tak, ja nie mam z tym problemu. No to nie liczyłem. Myślałem, że jakiś opór że będzie. Opór tak, że opór, że powiesz, że nie, że ty na te pytania nie odpowiadam, że to mnie nie interesuje. Znaczy nie znam pytań, ale... ja też nie znam, ale, nie ale ja znam odpowiedzi, to nie taka telewizja, która ustawia, ale to no... Ustaliliśmy, że będziemy rozmawiać bardzo poważnie o poważnej branży. Dzisiaj jesteśmy Track Show Open Day. Krzysztofie, czy Zbigniewie? Jak ci będzie łatwiej? Krzysztof, dobrze. Tak mi dali na czcie, to przy tym zostańmy. To zostańmy przy tym. A zatem, Zbyszku, czy ty się dobrze czujesz na tym spotkaniu dzisiejszym? Tak. Jak na właściwie każdym czy jesteś usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłeś dzisiaj na parkingu? Dwa samochody typu truck, dwa do sprzedania. Jeden na holenderskich blachach. Jeden na holenderskich, cieplutki jeszcze, przejechał. Niedawno granicę. Ale już opróżniony jakby. Jest opróżniony, numery jeszcze, pracują nad numerami. Podobało się? Tak, podobało się, to znaczy w środku trochę takiego interesującego sprzętu z tego, co mi się udało dowiedzieć od przedstawicieli z Hikvisiona, takiego, co jeszcze w sprzedaży nie ma, ale będzie. I co mnie zaskoczyło, właśnie też mile, Fibaro. Tam prawie cała linia Oli, ich produktów do robienia właśnie inteligentnych rozwiązań, inteligentnych domów. Dlatego, że sprzęty Hikvisiona, w sensie kamer, się integrują z Fibaro też bezproblemowo w większości. To dobra wiadomość, drodzy Państwo, bo właśnie do tego dążymy. Chciałem Ci tu przerwać. Nasz kanał w ogóle to tak od początku zwie się Łączymy Technologie. Udaje się połączyć niektóre technologie, czyli producenci zaczynają rozmawiać ze sobą. Super, i to dzisiaj też pokazujemy, bo Zbigniewie, Krzyśku, Tomaszu, czy mógłbyś powiedzieć, czym ty się zajmujesz? Na co dzień oczywiście. To znaczy na co dzień branżą IT, natomiast część mam taki projekt, Cyberchata się nazywa, w których typowo zajmuję się systemami do... Chat, inteligentnych mieszkań, monitoringi, alarmówka, ale też właśnie systemy inteligentnego domu, między innymi Fibaro. Czyli Fibaro pod strzechy, ta chata mi się tak skojarzyła. Tak, o to chodziło. Super. To miało być chwytliwe i tak... No właśnie. Jakoś... A jest taki gdzieś tytuł w internecie już? Cyberchata.pl. Mam taką domenę, jest fajnie. Także tam się do paru rzeczy przyznaję się. Natomiast... A nie do wszystkich? Nie do wszystkich. To znaczy, to jest taka branża, która u nas w kraju raczkuje. Próbujemy tutaj o dziwo nadążyć świat, ale widzę, że producentów takich systemów opartych o Z-Wave, powiedzmy, czy do robienia inteligentnych domów jest trochę. Mhm. Mówię o tych bezprzewodowych, bo wiadomo, przewodowe, no to jesteśmy skazani, powiedzmy, na jednych. Tak. Na pstec. Natomiast bezprzewodowymi jest trochę lepiej, a plus jest taki, że te systemy można montować tam, gdzie już jest wybudowane, wykończone. Gdzie chata stoi. Gdzie chata stoi, nie trzeba jej ryć dłutami, młotkami. Właśnie, kto by pozwolił. Właściciel szczęśliwy. No tak, jak już wydaje miliony na farbę i nagle trzeba mu z dziurę zrobić. To boli. Słuchaj, właśnie, ty reprezentujesz branżę, która powiedziałeś raczkuje. Powiedz mi, dlaczego ona raczkuje, skoro ona na całym świecie już się rozpycha łapami, wszędzie chodzi, każdy jest zadowolony, jak nie widzi żadnego przewodu, tu widzimy przewód, tu wszędzie, przecież to nie jest ładne. Dlaczego u nas to raczkuje cały czas, według Ciebie przynajmniej? To znaczy tak, może mentalnie? Myślę, że tutaj to jest problem największy, bo to nie jest kwestia nawet pieniędzy, dlatego że to już nie są systemy, które byłyby w jakiś sposób nieosiągalne kwotowo. Zwłaszcza, że te systemy w większości da się rozbudować, nie trzeba od razu całego kupować. To są modułowe systemy, więc da się rozbudowywać z czasem, gdzieś tam klocuszków sobie budować.
Nie są problematyczne w większości gdzieś tam. Dużo zależy też, no wiadomo, że od instalacji elektrycznej. Jeżeli tak zwany elektryk nam nie skopał instalacji, to to będzie działać. Aha. Natomiast no, Pozdrawiamy elektryków. Natomiast mnie się udało też niektóre moduły Fibaro zainstalować na totalnie skopanej instalacji elektrycznej, gdzie na wyłączniku miałem do dyspozycji tylko i wyłącznie zero. Zero, które było rozłączane. Rozłączana żarówka była za pomocą zera, nie za pomocą fazy. Faza była w żarówce. Miałem takie coś. No, i udało się. Ale powiem Ci, że uważam to za jedno ze szczytowych osiągnięć w elektryce, gdyż uzyskanie zera, no to jest duży wyczyn. To jest duży wyczyn. Bo możesz być pewny, że jak dotkniesz, tam nic to nie ma. I właśnie taki podobno był zamysł podczas budowy, żeby ktoś się nie złapał, jak coś tam jakieś tego zera. Tak, tylko nikt tego potem nie odwrócił, nie? Czyli nie zamienili tak, jak miało być. I była. No zero pozostało tam, po gdzie pierwotnie tam, zostało. No, dokładnie tak. Drodzy Państwo, pamiętajcie o zerze. I był problem. Żeby sprawdzić, gdzie ono jest, bo czasami potem można się dotknąć i to nie było zero. No właśnie, właśnie. I tutaj pomysł był taki, że chcieli tam klienci właśnie sterować sobie oświetleniem. I wyobraź sobie, że Wally na tym poszło. Skalibrowało się samo poprawnie i działa. Podobno do dziś. No właśnie. Podobno, no nie mamy świadków, ale wierzymy, tak? Wierzymy na słowa. Słuchaj, czyli bardziej mentalnie, czyli, bo myśmy tu mieli przed chwileczką rozmowę z panem, z Łukaszem z Hikvision i tam padło takie sformułowanie bezprzewodowe, alarm bezprzewodowy, telewizja w przyszłości też, no wszystko to już jest. Ale spotyka się cały czas z takim lekkim oporem, bo to jest bezprzewodowe. Tak? I my mamy gdzieś tam, jak mamy przewód, to jestem pewny tego, że to działa. Tak. Czy ty w swoich rozmowach z klientami, z potencjalnymi klientami, zauważasz, że oni też, no wie pan co, ale jakby pan ten przewód położył tam gdzieś pod ścianą, żebyśmy go nie widzieli, no takie pewne to jest. Czy w ogóle nie ma na to zwracania uwagi? Czasami pojawiają się pytania, natomiast Czy w odbiorcach powiem jest problem, czy w firmach, które to proponują? Myślę, że tutaj też sytuacja jest problematyczna, bo niektóre firmy nie potrafią dobrze skompresować, powiedzmy, tego obrazu z kamer, nie wiem, czy domofonów. No rozumiem. Czy słabszym Wi-Fi. Po prostu puszczają wiadomo, taki strumień, co się dzieje. A tam jest taka rureczka, tak? Jest. Tak? I po prostu. Czyli ja bym to dał na karb tego, że my jeszcze tak naprawdę, jako firmy instalacyjne, wejdę w buty firmy instalacyjnej, nie do końca, nie że jesteśmy nieprzekonani, tylko brakuje nam trochę jeszcze wiedzy. Może trochę nie staramy się o tą wiedzę, bo wiedza jest. I tylko ona jest dostępna. Tak, to nie jest dostępna. Przecież to nie jest jakaś tajemna alchemia. Zresztą tutaj u Was w firmie też szkolenia są organizowane i nie kryjecie się z tym szczególnie. No nie. Szczególnie do firm współpracujących gdzieś tam, no to zawsze jest to wiadomo. Czyli gdzieś jest obawa tych ludzi, że będą musieli jeździć po nocach, bo to się samo załącza, bo ktoś podjedzie z jakimś zakłócaczem, coś tam wpuści, jakiś impuls elektryczny i to wszystko nagle eksploduje. No, myślę, że aż takiego myślenia nie ma. Ludzie jakoś sobie nie zdają sobie sprawy z takich rzeczy. Pierwszy przykład, wiesz, no Facebook, jak chcesz wiedzieć, gdzie to jest, to zajrzyj na jego profil na Facebooku. To właśnie, ale, kochamy no, to. Więc kochamy tutaj to. Też taka świadomość, ale Znaczy jest z jednej strony nieświadomość tego, że jesteśmy śledzeni, a z drugiej strony mówimy, nie udostępnia żadnych danych, nawet twarz zakryje, ale więc on pytanie, sobie co jest dla nas bardziej istotne, czy to, że ktoś nam przechwyci nasz sygnał z kamery, kogo to obchodzi? No właśnie, no nas. My byśmy chcieli to obejrzeć. No ale drodzy Państwo, to jest taki żarcik, nie oglądamy tego. Czyli ustalamy tak. Pierwszy powód, dla którego to jest jeszcze blokada mentalna, tak. Bo oglądałem te elementy, może nawet, drodzy Państwo, nam się uda za chwileczkę przynieść parę takich klocków. One są śliczne, ładne, no są no dopieszczone. Tak? To nie wygląda, już nie mówimy o tym, że tragicznie, to naprawdę fajnie wygląda. I coraz fajniej. O, użyłbym dobre tego materiały, dobre materiały, że dobry to jest taki design. Tak. I to jest ładne. A zatem tego się w zasadzie nie ma co bać. Taka firma jak ty rozumie, w zasadzie przeciera szlaki, no bo wbrew tym wszystkim ustalonym poglądom, o którym żeśmy mówili, że bez kabla to nie działa,
proponujesz tego typu rozwiązania? Dobry przykład może. Mam takiego klienta, który zadzwonił tylko, bo chciał sobie założyć czujnik dymu, czujkę dymu właśnie z Fibaro, no bo ona jest autonomiczna, tam po prostu ją wiesz. Nie wymaga niczego. Nie wymaga nawet centrali, ale działa. Nawet ognia nie wymaga. Tak. No ale mówi, że no, w przyszłości by może coś tam rozbudował, no to złapał zajawkę i już albo światło, bo u dzieci coś tamtego i zaczął się ten system rozrastać, bo czujniki w oknach. To mamy cię. Bo coś, no to tak działa właśnie. Czasami klientowi trzeba pomóc po prostu, gdzieś tam powiedzieć, co można. Natomiast scenariuszy, jak to ma działać, to jest tylko fantazja tak naprawdę ogranicza człowieka. No raczej nie system, bo no, czasami dziwne różne rzeczy z tego systemu się wyciągało, łącznie z gdzieś tam da się z czujników ogólnie dostępnych w internecie, nawet da się do centrali Fibaro pozyskać informacje dotyczące napromieniowania radioaktywnego. Nie wiem po co to komu, no ale... No ale po co to? Ale komu? Można. Ale przecież, ale proszę cię, ale można. Ale po co taki stres? Ale po co stres? No trudno. No jest bo, napromieniowanie, dobra, to jest. Wejdźmy na zewnątrz, jest bezpiecznie. Oddychajmy, jest bezpiecznie. Albo dzisiaj nie wychodzimy, bo dzisiaj bo jest poziom tak. radiacji znaczy, taki i taki. Standardowo ludzie zaczynają zwracać na to uwagę, czyli wszelakie czujniki dotyczące jakości powietrza. Poważnie. Integrują się też, bo Fibaro swojego czujnika powietrza nie ma. Ale pewnie zaciąga z innych. Nie? Można jakieś tam Luco 2, które sobie człowiek kupi, czy od innych producentów, gdzieś tam z Bleboxa też mają jakieś tam... To w prostej linii można to zintegrować. To połączyć z systemem oczyszczania. W momencie, kiedy coś jest wykryte, on sobie sam działa. Dobra. Ja tam w którymś momencie zacząłem się tak głupkowato ruszać. Zresztą cały czas to robię, ale szukałem telefonu, którego nie mam. Zabierałem, jak się wchodzi do studia. No właśnie. Ty masz? Mam, ale wymilczony. No i ci nie zabrali, dlatego ci nie zabrali. No właśnie tak, bo ja jest coś... taki milczący. Powiedz mi, z ciekawości się spytam. Idziesz i ludziom proponujesz, proszę pana, światło może pan sobie z telefonu załączyć, telewizor, nagrzewnicę, chłodzenie, garaż otworzyć, zamknąć, podlewanie kwiatów, oranie, koszenie trawników. Tak, super, fantastycznie. Powiedz mi, czy ludzie z tego fizycznie, potem, finalnie i fizycznie korzystają, czy to się staje... kulą u nogi, że nie mogę sobie wstać, przepraszam, teraz się... Drodzy Państwo, teraz będę w tej kamerze. Załączę sobie światło, podchodząc do tego wyłącznika. Takie to proste. A teraz wyciągam telefon, odpalam aplikację, jest... O, teraz jest. Jest światło. Koniecznie i niekoniecznie, bo można też nie odpalić aplikacji, tylko ponieważ te systemy integrują się z Google Asystentem i z Alexą można po prostu do telefonu. Ja wiem, że to dziwnie gadać do urządzenia. Ale mówiłeś, że znasz parę osób na psychiatrii. Tak, tak, tak. Ale to, i to się tak nie skończy? No, znaczy ludzie, hello, ich to cieszy, Alexa, że na przykład mówi zaświeć mi światło i coś się dzieje. Natomiast na początku o tyle bawi tych ludzi włączanie za pomocą gdzieś tam odpowiednich scenek. Bo są zafascynowani tym, ale czy to potem jest praktyczne? Potem jest praktyczne, chcą dołożyć na przykład czujniki ruchu, żeby już nie zaświecać sobie aplikacją światła na schodach, to samo się wyłączało, gasiło po nas. Wychodzimy z domu, naciskamy jeden przycisk taki gdzieś tam zewnętrzny, powiedzmy, czy w aplikacji, wszystko nam się tam gdzieś zamyka, blokuje. O, przypomniałeś mi, tam jest w Fibaro taki... guzik czerwony. Jest coś to takiego? W pięciu kolorach. Tak, tak. A, ja widziałem tylko czerwony. Są czerwone, czarne, niebieskie, białe. Czy to jest białe. Taki guzik? Tak. Wyłącz wszystko? To zależy, jak sobie skonfigurujesz scenę, bo przycisk potrafi rozróżniać długie naciśnięcie i do pięciu krótkich naciśnięć. Pod każdy może co innego realizować. Wyjeżdżam, zapamiętać. Wyjeżdżam z domu na dzień cały. Bogaty. Kto zabroni? Z maseczką. Przepraszam, strzeliłem, wyłączam, co? Dopływ do lodówki, zasilania. Tak, no, automatyczne obracanie lodówki do ściany, nie? Bo to wiadomo, że... No, okłada ją steropianem, żeby, wiesz, się nie ociepliła. Nie, wyłączam na przykład tam, gdzie jest zasilanie żelazka, tam, gdzie jest piec jakiś, który może mi się sam wzbudzić, cokolwiek. Włączamy to alarm. To jest dla mnie praktyczne. Bo też ma i od razu mogę załączyć alarm. Tak, jest możliwość, jest moduł do integracji z firmą Satel i on działa. Bo wiesz, co się dzieje. Jedziesz samochodem, jedziesz, wyłączyłeś żelazko. No tak, wyłączyłem, ale na pewno. Tak. No i tu się zapalają. Tak. To na pewno mnie już wkurzyło, da się, tak? Da się. Nie, no jakże na pewno. No są czujniki zużycia energii, więc też na tej podstawie można coś... Aha, że za dużo się ciągnie i coś nam się dzieje. Przykład.
No też można to zrobić na zasadzie, nie wiem, coś nam się, można to zintegrować z czujnikami wycieku. Czyli nam gdzieś woda wycieka, główny zawór wody się zakręca, wyłącza nam się prąd. No bo wiadomo, że prąd z wodą czyli, trochę nie idzie w parze. Czyli by tu trzeba było jeszcze więc elementy od strony takich zabezpieczeń też to można zrobić. No, tak jak powiedziałem, no ogranicza fantazja, nie? Kurczę. To wiesz co? A co Fibaro na zjawisko pod tytułem kuna? Kuna. Kuna. K-U-N-A. Kuna zwierzę. Kuna zwierzę. A co byśmy tej kunie, temu kunu chcieli zrobić? Temu kunu byśmy chcieli powiedzieć, żeby już do nas nie przychodził. To znaczy, no właśnie, to z kunami ja myślę, że one są takie trochę mało... Komunikatywne. Właśnie, ale... Asertywne są strasznie. Bo ty powiedziałeś cyberchata. Chata mi się teraz już niestety kojarzy też z kunu. Kunu zwierzęciu. I to kunu zwierzęciu niestety... A gdzie też... ono miało nam wejść ewentualnie? O, kunu to ono lubi dachu. Dach. Dach, tak. Dziura, dach, on tam wchodzi i on sobie żyje. Albo ona. Albo ona. Musimy na ewentualnie szacun... przez otwarte okno. Nie, one przez okno nie wchodzą. Nie. Tam nie ma kultury. Tam jest kultura... Wchodzą dziurą po prostu. Dziurą, tak? A dziura w dachu to naturalna rzecz. Nie, ale przepraszam za takie pytanie, ono oczywiście jest zupełnie beznadziejne, ale do czego zmierzam? Że potrzeba ochrony dookoła, że coś wlazło. I teraz, jeżeli coś wlazło, to muszę uruchomić na przykład element odstraszający tego cogoś. Da się. I właśnie, żeby ta automatyka zadziałała. Tylko, że podobno ultradźwięki już na niej nie robią. Robią. Ale... Tak? Robią. Tylko, że ale to nawet jak za często słyszą, to one się nie przyzwyczajają do tego. Nie, tam jest zmienna częstotliwość. Przepraszam, teraz zrobiłem doktorat z tego, będę bronił to na... Super, to mnie bardzo interesuje. I słuchaj, bo ja jestem na etapie właśnie takiej wojny. Ale wojny z kuną, czy chciałbyś je hodować? Wojny z kuną. Okay. Nie, ja już powiedziałem, że ja nie idę na żaden układ z nimi, nie negocjuję, bo z terrorystami się nie negocjuje. Nie da się, nie, z terrorystami się nie negocjuje, tak? A zatem przegrałem parę bitew, ale jeszcze nie wojnę. Toczymy tą wojnę. Jestem obecnie na lepszej pozycji strategicznej. Znalazłem rozwiązania, które rzeczywiście na nie działają. One mają zmienną częstotliwość, bo tu jest klucz. Ona nie może być cały czas ta sama. No i ona niestety jest uciążliwa dla ucha ludzkiego już. Jeżeli ktoś to siedzi przy tym, no słyszy to na pewno. Też cię odstraszy. Zniechęca, tak? No, to jest dobrym rozwiązaniem, bo na przykład mówimy, no, przychodzi taki złodziej do domu, nie? No, jest to uciążliwe? No nie jest, no, ale do końca źle się pracuje, jeżeli coś ci tam cały czas cyka. No właśnie. Jeden drugiego się pyta, słyszysz to? No słyszę. Jeden no, słyszy, co drugi to nie. Jest? No co to jest, nie? A jak nie słyszy ten drugi, to ten się martwi, a może ja mam coś z uszami, no nie? Nerwowa sytuacja, stres, oni tego nie lubią. Tak jest. Praca ma być w spokoju. A zatem te urządzenia by trzeba było załączać w momencie, kiedy tą kunu ja znajdę. Da się teraz... to obskoczyć czujnikami ruchu, bo są. Natomiast no właśnie, minus czujników ruchu malizny... Fibaro, no. Da się to, bo tam ten czujnik ruchu, to znaczy zależy tak na, bo te czujniki ruchu, które akurat Fibaro ma w ofercie, to jest taki zintegrowany czujnik, który gdzieś tam ma ruch i światło i czujnik wstrząsu i przemieszczenia. Więc no gdybyśmy gdzieś tam mieli na przykład... że ta kuna przechodzi, bo jest mała i coś nam ruszyło, to czujnik przemieszczania już nam zadziała. Aha. Na małą kunę spoko, tylko prawda jest taka, że te czujniki nie są wodoszczelne, więc o tyle, że na zewnątrz, bo testowałem, pod wiatą pracuje i nawet mróz jej nie szkodzi. Bo przez 3 czy 4 lata taką czujkę pod wiatą zasłoniętą od warunków atmosferycznych, w sensie opadów miałem i okej. Ona akurat robiła mi za czujnik, gdzieś tam wjeżdżałem pod wiatę, zasiecało się światło. Super. Bo dlaczego to mówię? Bo gorzej z kuną właśnie, bo to trzeba byłoby zabezpieczyć gdzieś tam na obwodówce. No ale też, ponieważ jest możliwość integracji. No nie wyłapię. Nie wyłapię. To jest za małe zwierzę, za zwinne, za szybkie. To absolutnie. To jest... No to jest wróg numer jeden, tak? To już nie są przelewki. Kamera, która reaguje na coś. Kamera termowizyjna tutaj by dużo dała, bo ona to wykryje. Ale wiesz, dlaczego to mówię? Kamera wtedy daje ci sygnał do takiego modułu UBS, który przekazuje do Fibaro i coś się z tym robi. Coś się dzieje, tak? Ale mówię to dlatego, że akurat mnie to też trochę zraniło, mnie to zwierzę. Ale że gdzieś twoja branża, którą ty się zajmujesz, ona się gdzieś będzie lokowała zaraz w tej... przestrzeni właśnie przeciwko zwierzętom różnym, futrzakom, drodzy Państwo, tak, teraz są modne futrzaki. Rurą, ścianą, pękającym rurą. No,
kompleksowo. Jak teraz podejdziesz do swojego klienta, to już w zasadzie, jeżeli to jest dom i tam jest dachówka i lasy są dookoła, i jeszcze są sąsiedzi i jest śmietnik, to możesz w 100% powiedzieć, nie dziś, nie jutro, pojutrze tu kuna będzie. Bo będzie. No niestety, no, ona ma taką przypadłość, że lubi ludzi, a może mniej ludzi, co one sobie wybudują. A ludzie tu jakoś nie najlepiej reagują na nich, czego jest to dowodem. I teraz podejście takie kompleksowe, że nie tylko sterujesz oświetleniem na początku, tym podgrzewaniem podłogi, czy też tym koszeniem trawników bądź podlewaniem, ale dodatkowo jeszcze zwrócisz uwagę ludziom, że w zasadzie tu macie takie państwo słabe miejsce i warto by było dołożyć element, który to odstraszy, a my tym zasterujemy. Wiesz, to jest takie... Znaczy, tak naprawdę całość. Zasterowanie jest najmniejszym problemem. Problem może się pojawić w momencie, kiedy musimy tą fizykę wyczuć, nie? Czyli albo wykryć tą jej ruch. Kunkę czy inną myszkę. No. Bo o tyle, na przykład, nie wiem, biorąc pod uwagę opady, nie? Zostawiamy okna dachowe otworzone, wyjeżdżamy, kurde, deszcz jest. No dobra, ale czujnik deszczu, nie wiem, powiedzmy Netatmo, może nam dać do Fibaro informację, że zaczęło kropić. No i co? Siłownik zamknie okno do widzenia. No proszę cię, siłowniki w domach prywatnych? No a jak? Teraz Fakro produkuje okna dachowe już normalnie z siłownikiem, jakim chcesz, 24-230. Ojoj. Pyk, robisz i... Ale ja myślałem, że to wiesz, w przemyśle, w fabryce, w biurach. Bardzo często właśnie, rolety ale są już sterowane. Ale masz rację, jak to jest na 3-4 metrów wysokość, to gdzie będziesz z tym kijem tam gonił i otwierał? Bez sensu. Bardzo ci dziękuję, bo to jest naprawdę dobry pomysł. Ja o tym nie wiedziałem. Mam siłownik w domu, taki wiesz, do otwierania garażu. Ja go mogę do tego zaprząc. On jest trochę większy od okna, ale mam pewność, że zamknie. Bardzo dobry pomysł. Tak. Nie, ale to teraz już tak na serio, to widzisz kolejny element w tej całej układance. Jest deszcz, jest zwierzę, jest nasza wygoda, czyli warunki atmosferyczne, jak i cała reszta, to co nas otacza. A zatem podsumowując, systemy takie automatyki typu, i tutaj wymieniamy nazwę Fibaro, bo dzisiaj mamy też spotkanie z Fibaro, pomagają, a nie utrudniają. I to trzeba przekonać ludzi, że to, że my mamy to na telefonie, że my możemy się tym bawić, że to jest takie fajne, bo można tam pokazać komuś. Bardzo fajna jest na przykład taka zajawka, dzwoni do mnie kurier. To mi się zdarza najczęściej, ktoś przywozi, bo to paczki. No bo tyle to zamawiasz. Sprzęt jakiś czy coś. Te buty głównie. I jest akcja taka, że staję przed furtką, ja odbieram, gadam z gościem, ja mówię, ale ja panu bramę otworzę, a to wyjdzie pan, nie, bo mnie w domu nie ma. I oni, ci moi kurierzy już się przyzwyczaili do tego, że nie może nie być, a im się coś otwiera. To i pamiętaj, że jak paczkę, będzie złodziej dzwonił, ale to tak. To znaczy, też uczciwie. Do domu nie wpuszczam, ale... Nie wpuszczasz, ale też mówisz, że ja rozmawiam z tobą, drodzy państwo. Czy pan jest złodziejem? Czy pan jest złodziejem? Nie, jest okej. Tu może być zmylenie przeciwnika. No oczywiście, no taki jeżeli trzeba zaplotery są. Można wyciąć z kolorowego papieru. Ale pokazałeś coś, co jest praktyczne. Możesz to jeszcze raz pokazać, bo ty masz telefon, mi zabrali. No właśnie, ja mam telefon. Ja chciałem sobie podotykać takie coś. Drodzy państwo, ja teraz wchodzę w kadr. Zauważył, że masz telefon. Przemyciłeś. I to będziesz miał połączenie bezpośrednio z moim interkomem. I teraz widzimy posesję naszego kolegi. Właśnie, ponieważ jest to, ponieważ dzisiaj akurat jest dzień. Gdzie są worki na kolory i to wszystko? Ale dzisiaj był dzień wywożony, dlatego jest przed domofonem. Jest dowód, drodzy państwo, taka dzisiaj jest pogoda. Fantastycznie. I to jest wideodomofon? To jest wideodomofon, interkom się nazywa i to jest też produkcji Fibaro. Jeszcze troszkę czasu w kwestii, ma dużo możliwości, nawet coś, co mnie się przydaje, można otworzyć sobie nie furtkę czy bramę za pomocą kodu, bo to jest takie bardzo takie urządzenie. Kodu? Tak, tam jest taki cyferblok, jak zbliżasz rękę, to on się podświetla i możesz sobie cztery cyferki na takim, wiesz, jak w sejfach starych. Wiem, ale to jest fajne. Otwiera się. Ale nie, ty tak ucho wtedy przy... No kurde, nie ma właśnie dźwięku. Nie ma tego? Nie. Za każdym razem taki kasiarz wchodzący. To znaczy grzechocze w środku, bo tam jest to zrobione na takim wybieraku, więc słychać te pięcia, ale nie takie, wiesz. Super, nie? Ale tak rodzina za tobą tu stoi, ale ojciec otwiera tak. A dzieci będą dzisiaj w domu, czy nie? Nie będą. Nie wiadomo. Będą dzisiaj w domu? Nie.
Jest! Jesteśmy w domu! Jest, jest! Super! Nie, to jest rewelacja. To mi się podoba. To mi się podoba. Ty mnie przekonałeś do systemów automatyki FIBA. To znaczy tutaj... Reszta mnie nie interesuje, to jest fajne. Tak naprawdę no, u nas troszeczkę wody jeszcze musi upłynąć, albo ludzie muszą się przekonać do tego, że to nie jest po pierwsze tylko i wyłącznie dla domów, dla ludzi z jakąś niewyobrażalną kasą i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo to jest... Właśnie. To już nie są te czasy, kiedy trzeba było faktycznie... Trzeba było wyskoczyć z jakiejś tam... Spod lady to było. To było tylko sprowadzane z Niemiec. Sprowadzane z Niemiec. Albo ze Stanów. A to się robi w Polsce. Nie? A to się robi jeszcze do tego w Polsce, w Poznaniu. Tak jest. Drodzy Państwo, słuchaj, Krzyszku, przepraszam, Zbyszku, Tomku. Tomaszu Zbigniewie, Łukaszu, Krzyszku, Helmut. Nie, Helmut, nie, no my nadajemy dzisiaj z Polski. Jeszcze. Nie no, cały czas my sobie tu żartujemy, ale polska firma Fibaro dzisiaj jest też na spotkaniu. Chciałem w imieniu Państwa i swoim podziękować Ci za to spotkanie. Dziękuję. I chciałem to też tak króciutko podsumować. Ty się zajmujesz tą branżą, znasz się już na tym wiele lat. Mógłbyś w zasadzie prowadzić szkolenia. I pozwól, że Cię tu oficjalnie zaproszę na szkolenie właśnie z takiej branży, gdzie chciałbym zrobić spotkanie z człowiekiem, który już naprawdę używa tego, montuje to, w celu przekonania oglądających bądź osób, które będą się zajmowały też instalacją, do tego, że warto, że tak, warto się tym zająć. Żeby nie było, tutaj mówię oglądającym, ja nie pracuję dla Fibaro, ja jestem po prostu gdzieś tam instalatorem, mam własną działalność, mnie nie płacą za to, że... Nie, a bo jak trzeba im wytknąć błędy, to im owszem wytykam nawet publicznie. Czyli i nie boję się tego. Jesteś obiektywny, okej? Okay? O to staram mi właśnie się. Chodzi, bo jakbyś tutaj staram siedział gościu z Fibaro, to bym powiedział, że pana, no to są znaczy, błędy, ale ktoś ich nie popełnia. Ja mam taką politykę, że jeżeli u siebie czegoś nie przetestuję, to boję się u klientów to instalować, żeby po pierwsze mnie klient czymś nie zaskoczył, a po drugie, jeżeli ja do czegoś nie mam przekonania, bo u mnie to nie zadziała, to tym bardziej nie zadziała u klienta. Kto ma potem przerąbane? Ja. Ty. Nie chcę bardzo mieć dobrze przerąbane. Krzysztof, podasz jeszcze numer telefonu? Tak, oczywiście. Oczywiście tak. W sprawach przerąbanych prosimy dzwonić. Jeżeli też pozwolisz, na samym końcu gdzieś tam się pojawi twoja reklama, za którą przecież słono zapłacisz. Zapłacę, tak. Kasa jest przy wyjściu w tak, prawo i tam zostawiasz pieniądze, zdążymy telefon, cokolwiek. Tak, i księgową jeszcze. Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. Na tym etapie kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ona już dalej nie pójdzie w żadnym kierunku. Spotkamy się jeszcze na pewno. Ta wersja tej rozmowy będzie po 22. Michał, tobie też machamy. Pomachajmy Michałowi, bo on cały czas taki jest osamotniony. On już chodzi, nerwowo przebiera. Dlatego sobie dziękujemy. Sprawę wybrał, już nas słuchać nie ma. On tam muzyki słucha. Spotify? Tak, Spotify niepłacony, czy płacony przynajmniej, żeby był. Okręci głową. O tak, o, nie reklamujemy. Jest, tak, nie reklamujemy. Nie. Dziękujemy, drodzy Państwo. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym spotkaniu. Do zobaczenia. Ale musiałem coś powiedzieć o Michale, bo Michał zawsze w trakcie naszych nagrań no, jest pomijany. No właśnie. Tak, i on jakby nie ma swojego kanału. No niby ma rolę drugoplanową, a tak naprawdę... To nie jest drugoplanowa. Drugoplanowa to ten stół ma, wiesz? A Michał ma... Tak, to... Gdzieś on... No...